hipnotyzujące smugi światła laserowego. Drżą, przecinając przestrzeń i pracują. Są wykorzystywane w nauce, łączności oraz w przemyśle. Czy można je zastosować w eleganckich magazynach i butikach? Dziś klienci mogą wybierać. Żądają wyrobów luksusowych, ale produkowanych względnie tanio, zgodnych z gustami i potrzebami. Modnych, ale dopasowanych do ciała. Wygodniejszych butów, ubrań i bielizny. Czy sprzedawcom mogą pomóc komputery i lasery? Wszystko, co mamy i co zostało zbudowane lub wyprodukowane, najpierw musiało zostać zmierzone. Od zabytkowych budowli i dzieł sztuki, po współczesne autostrady oraz przedmioty codziennego użytku. Pomiary są podstawą naszej wiedzy. Są podstawą wiedzy o obiektach kosmicznych i o gigantycznych, niewyobrażalnych odległościach między nimi, a także o niewidocznym gołym okiem świecie mikro. Wszystko jedno, czy chcemy zrobić krzesło, czy też wytworzyć element maszyny. Od zwykłej linijki czy miarki z podziałką centymetrową do dokładniejszych pomiarów suchmiarką z noniuszem. Większe znaczenie mają pomiary w przemyśle precyzyjnym i maszynowym. Od precyzyjnych danych na temat budowy silnika, które w ciągu wielu, wielu godzin można otrzymać w specjalistycznym laboratorium, do wyników uzyskiwanych za pomocą śruby mikrometrycznej. Nie można zbudować domu bez dokładnych pomiarów. Od dawna do takiego celu stosuje się światło, zwłaszcza intensywne światło laserowe, które daje promienie o stosunkowo niewielkiej rozbieżności. W ten sposób można sprawdzić, na ile dokładnie została wykonana praca, ustalić na przykład poziom podłogi. Wirujący promień lasera może pomóc w pracy. Dom, jak wiadomo, musi stać prosto, mieć proste i na ogół pionowe ściany. Dlatego należy wciąż mierzyć. Niwelator laserowy. Krążący promień lasera z ogromną dokładnością wyznacza powierzchnię poziomu. Ustawiając specjalne lusterko na ścianie, możemy zaznaczyć poziom. Z pomocą tego samego urządzenia można ustalać położenia wykopów, ścian, słupów i wielu innych elementów. Dziś, jak widać, miarkę, poziomice i teodolit mogą z powodzeniem zastąpić urządzenia laserowe. A oto inne urządzenie, dalmierz laserowy. Jest prawie idealną miarką. Praktycznie natychmiast wiemy, jakie są odległości i wymiary pomieszczenia. Jeśli nawet na drodze znajdują się przeszkody, przez które człowiekowi trudno przejść z miarką, wystarczy, że promień lasera dotrze do ściany. Gotowy pomiar. Odległość do 30 metrów mierzy się bez problemu. Przy większych budowlach trzeba zastosować specjalną tarczę celowniczą. Plamka światła pozwala ustalić wykonanie otworów okiennych i wielu elementów. Błąd nie przekracza 3 mm. I wreszcie, praktycznie natychmiast można poznać powierzchnię pomieszczeń. Często nawet o najbardziej skomplikowanych kształtach. Jak widać, pomiar jest praktycznie natychmiastowy. Promień lasera i wynik. Światło umożliwia także uniknięcie katastrofy lub zniszczenia urządzenia. Pomiary z pomocą światła spolaryzowanego dają nam informacje o naprężeniach powstających w badanych detalach. Światło laserowe pomaga inżynierom w szybkim uzyskiwaniu informacji o naprężeniach powstających w różnych elementach. Dzięki analizie komputerowej możliwe jest błyskawiczne określenie wytrzymałości np. części maszyn. Interferometr siatkowy jest doskonałym narzędziem do pomiaru wielu elementów inżynierskich. Doskonałym przykładem zastosowania interferometru siatkowego jest pomiar jakości szyn kolejowych. Do tej pory pomiar taki wykonywano w ten sposób, że szynę kolejową dzielono na plasterki, następnie przyklejano matrycę 20-40 tensometrów, czyli elektrooporowych elementów do pomiaru naprężeń, punktowych pomiarów naprężeń i następnie przecinano szynę w celu uwolnienia naprężeń resztkowych. Była to praca katorżnicza. Niewiele z tych pomiarów punktowych po takim potraktowaniu elementu nadawało się do analizy informacji ilościowej. Natomiast w tej chwili element taki jest
badany w całym polu widzenia. Wystarczy nakleić na główkę szyny siatkę dyfrakcyjną i uzyskana informacja jest wykorzystywana do badania jakości szyn kolejowych w całym polu widzenia. W tej chwili prowadzone są badania tymi metodami w współpracy z Europejskim Centrum Kolejnictwa dla zastosowania w szybkich pociągach europejskich. Naklejając siatkę na element elektroniczny, dostajemy możliwość monitorowania zachowania tego elementu w różnym środowisku temperaturowym, przy nagrzaniu, długotrwałej pracy układu elektronicznego i ewentualnie jego obciążeniach mechanicznych. Komputery. Można je wykorzystać na przykład do projektowania, ale tylko wtedy, gdy dane o przedmiocie wprowadzimy do ich pamięci. Problem w tym, jak precyzyjnie wyznaczyć kształt, zwłaszcza skomplikowanego obiektu. Do takiego celu znów wykorzystuje się światło, ale tym razem w postaci prążków. Metoda projekcji prążków znajduje zastosowanie w pomiarach kształtu takich przedmiotów, jak na przykład łopatki turbin. Uzyskiwana dokładność to 1/10000 część wymiarów obiektu. Można uzyskać wiele tysięcy punktów pomiarowych w czasie ułamka sekundy. Obraz prążkowy przypomina poziomice na mapie fizycznej. Systemy pomiarowe opracowane na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wykorzystywane są m.in. w Centralnym Laboratorium Policji w celu rozpoznawania i identyfikacji broni. Przedmioty są mierzone bezdotykowo, a dane o niepowtarzalnych śladach na łusce trafiają do pamięci komputera. Szybko i bezbłędnie. Dzięki temu policjanci mogą ustalić, z którego pistoletu zostały oddane strzały. Ale to dopiero początek możliwości, jakie stwarzają optyczne metody pomiarowe. Ten puder, który widzicie Państwo na mojej twarzy, posłużył do przygotowania obiektu trójwymiarowego do pomiaru kształtu metodami optycznymi. W wyniku projekcji prążków powstaje obraz prążkowy na mojej twarzy, który jest niczym innym jak warstwicami kształtu. Stanowi to podstawę tak zwanego procesu projektowania odwrotnego, w którym w wyniku pomiarów jesteśmy w stanie utworzyć model numeryczny i następnie zastosować go. Jak szybko i dokładnie zmierzyć części naszego ciała? Projekcja prążków pozwala na szybkie przeniesienie do pamięci komputera trójwymiarowej postaci człowieka. Dzięki temu można na przykład automatycznie wykonać plastikowy model mierzonego przedmiotu. Bezdotykowe metody pomiaru znajdują zastosowanie m.in. przy modelu zachowania się kości, a zatem przy projektowaniu protez. Mogą także być wykorzystywane do projektowania operacji plastycznych. Projekcja prążków pozwala także wykonywać diagnostykę zużycia maszyn oraz szybkiego wytwarzania prototypów, np. samochodów. Dla amerykańskich firm ubezpieczeniowych zespół opracowuje szybki i obiektywny system oceny zniszczenia samochodu po wypadku. Przeniesienie danych o aktorze do pamięci komputera pozwala na wykonanie animacji komputerowej. Wykorzystując światło do pomiarów, możemy w sposób prosty przenieść świat otaczający nas do świata grafiki komputerowej, do świata animacji, bądź odtworzyć go poprzez procesy wytwórcze. Możemy na przykład model samochodu stworzony przez artystę przenieść do produkcji i wytworzyć go w sposób szybki. Model samochodu umieszczony na niewielkiej podstawie po przeprowadzeniu pomiarów znajdzie się w pamięci komputera. Zostaną zanotowane jego najdrobniejsze szczegóły. Dzięki temu będzie można szybko wykonać formę i rozpocząć produkcję, nawet jeśli fabryka znajduje się na drugiej półkuli. Pomiar światłem jest sprawą fantastyczną, dlatego że możemy mierzyć obiekty bardzo duże i bardzo małe. Możemy mierzyć z niewielką dokładnością, ale także z dokładnością pojedynczych nanometrów, w zależności od tego, jaki jest cel naszego pomiaru. Możemy także dzięki promieniowaniu elektromagnetycznemu dowiedzieć się, jaki jest rozkład współczynnika załamania, albo jaka jest niejednorodność materiału. Do tego służy tomografia optyczna polegająca na obserwacji obiektu z wielu kierunków i numerycznym przetwarzaniu tej informacji. Prowadzi się także badania w celu wykorzystania znanej od lat holografii. Ośrodek nasz specjalizuje się w trzech zakresach. Pierwszy z nich to przygotowanie oprogramowania do analizy obrazów prążkowych, w których zakodowana jest informacja zapisana światłem. Oprogramowanie takie służące
czy obsługujące różnego typu systemy pomiarowe zostało sprzedane do Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji i Włoch. Drugim obszarem, w którym osiągnęliśmy znaczne sukcesy, jest zastosowanie interferometrii siatkowej do pomiarów w mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii materiałowej. Dość uniformów. Każdy chce być traktowany indywidualnie. Na świecie już dziś magazyny mody przestawiają się na szycie garderoby na miarę. Wykonuje się pomiary za pomocą odpowiedniej wiązki światła. Klient przychodzi do sklepu tylko jeden raz, a potem może już składać kolejne szczegółowe zamówienia na różne części garderoby lub buty. Czy tradycyjne sklepy przestaną być zatem potrzebne? W zespole naszym opracowaliśmy system do pomiaru kształtu stopy, który jest wykorzystywany przez firmy szwajcarskie do produkcji doskonalszego i wygodniejszego buta. W ten sposób światło służy do wykonywania obuwia ortopedycznego dopasowanego do stopy klienta. Takie buty są robione na miarę. Produkuje się także odpowiednie kopyta do wytwarzania obuwia. System ten daje informacje o deformacjach stopy, o podeszwie. Ale nie tylko buty. Już w najbliższej przyszłości system ten będzie oferowany znanym firmom produkującym tak trudne wyroby jak ekskluzywna bielizna dla pań. Wygodę i najdoskonalsze dopasowanie do figury, najbardziej wyrafinowane modele i najwyższą jakość zapewni system pomiaru sylwetki. Wszystko dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanej wiązki światła. To, co zaczęło się od badań poznawczych na Politechnice Warszawskiej, już wkrótce znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce.